Jest to nasza druga meczowa wizyta w Bełchatowie, ale pierwsza jako gospodarz. Także nasza trzyletnia przyjaźń z drużyną siatkarską PGS Bełchatów trwa i rozwija się w najlepsze. Tak naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj zagrać nasz mecz, praktycznie najważniejszy mecz w historii klubu, pewnie jeden z ważniejszych, jeżeli też nie najważniejszy w historii angielskiej ligowej siatkówki. Także gdzie indziej jak w Bełchatowie moglibyśmy to zrobić. Ta magia tego miejsca już działa. Ci wszyscy ludzie poświęcili sporą część swojego życia siatkówce i mają świadomość, kto tutaj gra na co dzień, jakie mecze tutaj się odbywały na co dzień i tak naprawdę co tutaj się dzieje. Jesteśmy po prostu w Mekce siatkówki. Także każdy z moich zawodników jest na pewno przede wszystkim bardzo wdzięczny, że mogą tutaj być, bardzo podekscytowany, że może brać udział w tym wydarzeniu. Także myślę, że no, wszystko albo nic, tak? Gramy o to, żeby pokazać, że gramy dobrą siatkówkę, że potrafimy walczyć i że angielska siatkówka ma swoje miejsce na mapie europejskiej. Ostatnie 3 lata w rozwoju naszego klubu były bardzo ważne. Z każdej strony płyną do nas sygnały, że takie rzeczy w Anglii do tej pory się nie działy i wiemy po prostu, że jesteśmy protoplastami pewnych rozwiązań w całej Anglii i inne kluby nas podpatrują. Tak? Dzięki PGS Krze doskonale rozwinęliśmy nasz system współpracy ze sponsorami, ofert sponsorskich, całej opieki medialnej, tego czego do tej pory nie było, a co przynosi już wyraźne efekty w postaci dobrych relacji ze sponsorami. Także tak naprawdę klub idzie cały czas do przodu, zrobiliśmy duży krok naprzód w ciągu 3 lat, ale wiadomo, to jest dopiero początek naszej drogi, więc jeszcze długa droga i ciężka praca przed nami, ale najważniejsze jest to, że widać już efekty. Od kiedy jestem w Polonii Londyn, już 4 lata, to naprawdę nie wiem czego się spodziewać. Co chwilę jakieś niespodzianki, co chwilę jakieś zaproszenia, wyjazdy. Tak naprawdę jadąc z Polski do Anglii, wyjeżdżając, nie spodziewałem się naprawdę, że moja kariera tak się potoczy. Oczywiście dla każdego z nas to jest przygoda i zarówno życiowa, jak i sportowa. Także nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę, przyjechaliśmy tutaj wygrać ten mecz i mam nadzieję, że zagramy złotego seta i go wygramy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu taktycznie, fizycznie również, także nie widzę przeszkód, żebyśmy mogli tutaj sprawić niespodziankę. Każde spotkanie z tak renomowanymi polskimi klubami są dla nas wspaniałym przeżyciem. Także każdy ma wspomnienia z poprzedniego roku jak najbardziej pozytywne. I również zauważyłem, że każdy stara się wyciągać wnioski, ponieważ wiadomo, przegraliśmy ten mecz ze Skrą 3-0, ale każdy z nas wyszedł z tego meczu z podniesioną głową. Tak naprawdę wynieśliśmy bardzo wiele, nauczyliśmy się bardzo wiele zarówno sportowo, jak i organizacyjnie. Cały czas idziemy do przodu i bardzo się cieszę, że Polonia ma taki cel i bardzo chciałbym przede wszystkim podziękować PGS Skrze Bełchatów za zaproszenie nas tutaj, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to coś dla nas wspaniałego. Ja myślę, że to jest przeżycie dla każdego, szczególnie dla siatkówki w Anglii, dla federacji, dla mnie tym bardziej. Wiadomo, że jestem z Polski, z kraju z najlepszą drużyną, więc każdy by chciał zagrać na tej hali i myślę, że to jest spełnienie marzeń nie tylko moje, ale także chłopaków. Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, to ja mam tak, że po prostu jestem skoncentrowany bardzo na swojej pracy i ja staram się zrobić najlepiej wszystko jak mogę i nie patrzę na to dookoła, co tak bardzo się dzieje. Ja myślę, że zostałem to bardziej dla działaczy klubowych, dla marketingu i tych wszystkich osób, którzy są dookoła. Oni się bardzo tym cieszą, a ja myślę, że będę się cieszył dopiero po fakcie, kiedy to do mnie dotrze, że zagraliśmy fajny mecz, zrobiliśmy dobrą robotę i myślę, że wtedy będzie czas na cieszenie się z tego. Musimy zacząć od tego, tak jak pan powiedział, że część zespołu się zmieniła od zeszłego roku. Mamy kilku nowych zawodników, mamy 9 różnych narodowości w swojej drużynie, co też jest bardzo dziwne i nietuzinkowe, można powiedzieć, na skalę światową. Odnajdujemy się. Myślę, że niektórzy chłopacy troszeczkę mocniej przeżywają. Dla niektórych jest to normalne wrażenie. Niektórzy grali w narodowych swoich barwach. Wiadomo, że dla każdego challenge jest czymś specjalnym. Czuję taki, jak to powiedzieć, dużo większą koncentrację przed treningami i przed meczami, które tutaj nastąpią. Myślę, że wszystko jest otwarte. Cały czas wynik meczu możemy przechylić na swoją stronę. Widzieliśmy, oglądaliśmy jeszcze raz wideo, wszystkie powtórki, które mogliśmy obejrzeć po prostu, które mieliśmy przygotowane materiały stamtąd. Wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Myślę, że atut własnej hali, własnych kibiców pomoże nam dużo bardziej.
Do Węgier też nie mogliśmy polecieć w pełnym składzie. Tutaj dołączyły do nas dwie osoby, które nie mogły po prostu tam polecieć z racji na pracę. Myślę, że teraz więcej atutów jest po naszej stronie i że to my przechylimy szale na swoją stronę, na zwycięstwo i myślę, że będzie na pewno dobra walka i tego sobie życzę, a wynik zobaczymy na końcu. Thank you.